Zapraszamy na cotygodniowy katowicki flesz informacyjny. Zobaczmy skrót najważniejszych wydarzeń z miasta. Ruszyły zapisy na Silesia Marathon 2021, który odbędzie się w tym roku 3 października. Organizatorzy przewidzieli 3 dystanse, które będą mogli pokonać biegacze. Silesia Marathon, Silesia Półmarathon i Silesia Ultramarathon, czyli bieg na 50 km. Na każdym dystansie przewidziano limity ilościowe. Na biegu głównym 5000 zawodników, na połowie dystansu 8000, a w ultramaratonie 1000. Tegoroczne start i meta zlokalizowane będą ponownie na Stadionie Śląskim w Chorzowie, a trasa będzie tradycyjnie przebiegać również przez Katowice. Zapisy drogą elektroniczną będą prowadzone do 15 września na stronie silesiamarathon.pl. Uniwersyteckie Laboratorium Kontroli Atmosfery, czyli popularna ULKA, po raz kolejny wzniosła się nad miasta Górnego Śląska. Balon Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach jest podniebnym laboratorium badającym stan i jakość powietrza. Tym razem oprócz badań promował aukcję na rzecz 29. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Nadal można wylicytować do 14 lutego za pośrednictwem jednego z serwisów internetowych trwa licytacja i każdy chętny może licytować możliwość właśnie wejścia do koszu balonu. Nie tylko wejścia, ale również przelotu nad województwem i wzięcia udziału w badaniach naukowych. Szczegóły dotyczące aukcji lotu balonem badawczym dostępne są na stronie us.edu.pl i w portalu allegro.pl. Licytować można do 14 lutego włącznie. Aleja Roździeńskiego przejdzie przebudowę przy wylocie z tunelu na wysokości osiedla Gwiazdy. Zaplanowano budowę estakady dla pojazdów wyjeżdżających z tunelu w stronę Tychów. Oprócz tego przebudowana ma zostać jezdnia przy skręcie w ulicę Bogucicką i stronę Tychów. Zaplanowano podniesienie ekranów akustycznych, rozbudowę przejścia podziemnego, budowę nowych miejsc postojowych i zazielenienie terenów osiedla Gwiazdy czy nowe oświetlenie. Głównymi celami inwestycji są upłynnienie ruchu i ograniczenie korków w godzinach szczytu, odciążenie drogi lokalnej na osiedlu Gwiazdy oraz redukcja hałasu i emisji spalin. Roboty budowlane planowane są na lata 2024-2026. Wartość tej inwestycji to około 95 milionów złotych. Po zaciętym meczu 23. kolejki Plus Ligi siatkarski GKS Katowice przegrał w tiebreaku 9-15 z Jastrzębskim Węglem, wywalczając jeden punkt. Wicelider tabeli przyjechał do Katowic jako faworyt spotkania. Wywalczyliśmy punkt z bardzo mocnym rywalem, z Jastrzębskim Węglem, także oczywiście jest niedosyt, bo bardzo chcieliśmy wygrać. Tiebreak nie zagraliśmy najlepiej, ale mówię, no, z taką drużyną wygrać punkt to dla nas również jest bardzo znaczące. Katowiccy siatkarze utrzymali ostatnie miejsce czołowej ósemki tabeli Plus Ligi. MVP spotkania został były zawodnik Gieksy Rafał Szymura. Kolejne spotkanie GKS Katowice rozegra 7 lutego w Gdańsku z tamtejszym Treflem. GKS Katowice przegrało w 33. kolejce Polskiej Hokej Ligi mecz z drużyną JKH GKS Jastrzębie. Goście już na początku spotkania zdobyli przewagę nad gospodarzami i pomimo faktu, że zawodnicy z Katowic zdobyli 2 bramki w trzeciej tercji, to nie udało im się odrobić strat i mecz zakończył się wynikiem 4-2 dla Jastrzębia Zdroju. Jedna tercja to za mało, powinniśmy grać tak pierwszą, drugą i trzecią tercję, wtedy moglibyśmy myśleć o korzystnym rezultacie na koniec meczu. Na początku drugiej tercji Jastrzębie zdobyło 2 szybkie bramki i zrobili sobie naprawdę dużą zaliczkę, a grając przeciw takiemu zespołowi jak Jastrzębie, gdzie jest ciężko strzelić jedną bramkę, dwie, to co dopiero myśleć o odrobieniu 3 do stanu 3-3. Wiedzieliśmy, że musimy wszystko do końca wygrać, jeśli chcemy jeszcze mieć jakieś szanse w ogóle na pierwsze miejsce, żeby przystąpić do playoffów. No i zagraliśmy dzisiaj dobry mecz, dobrze graliśmy, wpadały nam bramki i cieszymy się z tego. Następny mecz GKS Katowice rozegra z drużyną Stoczniowiec Gdańsk. Za nami 29. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tegorocznym celem ogólnopolskiej zbiórki pieniędzy był sprzęt dla laryngologii, otolaryngologii i diagnostyki głowy. Katowicki sztab WOŚP aktywnie włączył się w zbiórkę i promowanie inicjatywy wśród mieszkańców.
Na ulicę miasta wyjechał orkiestrobus z wolontariuszami. Oprócz tego mamy przed Domem Kultury, gdzie znajduje się siedziba sztabu, fotościankę i Harley'a Davidsona. Tam też można za wrzutkę do puszki zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie. Tutaj mamy na placu z kolei Wajdy przy pomniku, mamy namiot z ciastem, gdzie nasi wolontariusze rozdają też ciasto słodkie, które upiekli seniorzy w ramach akcji Wyraź swoje serce na słodko. Śląscy seniorzy pieką ciasto dla WOŚP. Bardzo dużo osób, które się zaangażowało w to, aby właśnie czynić dobro, aby wyjść na ulicę, aby zbierać pieniążki do puszek, aby dawać różne rzeczy na licytację, aby licytować. To jest coś wspaniałego, ponieważ to rusza całe nasze społeczeństwo. To już wszystkie informacje na dzisiaj. Pełne relacje dostępne są na katowice.tv.eu oraz comtv.pl. Na kolejny flash zapraszamy za tydzień.